Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Kontynuujemy naszą świąteczną przygodę w Persji. Dobra. Gdzie my jesteśmy? No cóż, na elfa ani na renifery to nie wyglądają. No jakby chciały się zaraz na nas rzucić. Dobra, kurde, nie pamiętam, z której strony przyszliśmy. Chyba musimy w dół iść. Zamknięta brama. Z tym na razie nie zrobimy. Dobra. Znając życie, teraz te ptaszyska się na nas rzuca. Dobra. Nie możemy zejść na dół, bo jest za wysoko, to by nas zabiło. Musimy znaleźć inną drogę na dół. Dobra. Problem jest taki, że teraz nie możemy blokować. Już w sumie. Dzięki ptaszysko za pomoc. Na tyle, jeżeli chodzi o ptaki, na razie. I tak, jeżeli jesteśmy na krawędzi, czy na... jak to się nazywa, to nie jesteśmy w stanie blokować, więc musimy atakować ptaki, zanim one nas zaatakują. Trochę to wymaga refleksu, którego mi zabrakło. Dobra, dobra. Co my tu mamy? Kolejne zamknięte drzwi. Tam mamy jakiś przycisk. Jak możemy się do niego dostać? Dobre pytanie. Nie tędy. Dobra, tutaj coś mamy. Chyba ptaki jednak za wcześnie nie zrzuciły, chyba gdzieś trzeba było wejść. Dobra, zobaczmy to jeszcze raz, spróbujmy. A, tam ja widzę przycisk, dobra, tam musimy się dostać. Tak, mamy jeszcze jedną moc, której do tej pory nie pokazywałem. Jest to spowolnienie czasu. Przydaje się dokładnie do takich momentów, w których wymagana jest bardzo duży refleks. Generalnie można też z tego korzystać, jeżeli skaczemy między pułapkami. Zazwyczaj nie potrzebowałem tego. Dobra. Tyle w tym temacie. Dobra. Chyba najpierw ściśnijmy ten przycisk. Nie to. Ej, do, trzeba doskoczyć książę. Coś tu nie wyszło. Dobra. A. Może się przydać. Pytanie, jak się tam dostać? Nie tak. Może później się dostaniemy. Dobra, zobaczmy na razie to, co mamy. To coś zmieniło. Nie wiem jeszcze co. Musimy dostać się z powrotem na górę, żeby to ocenić. A ty dziada.
Będziemy trzeba bardziej agresywni z nim. Jeszcze jeden. Dwa nawet. No i dobra. Myślałem się, że teraz z powrotem na górę. O, tutaj coś jeszcze mamy. Dobra. To nie jak tam szybko wrócić. Nie tędy. Chyba górą trzeba to zrobić. Wcześniej tędy wchodziliśmy, ale teraz tu jest zamknięte. Dobra, zrobimy to górą. A przy okazji może. Bum, 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 bum. Co miałem powiedzieć? Spowolnienie czasu nie ma wpływu na mechanizmy żadne. Więc... To był zły skok. Też nie był dobry skok. Ale co miałem na myśli mówiąc, nie wpływa na żadne mechanizmy. Czyli jeżeli coś ma się zamknąć po takim czasie, to się zamknie niezależnie od tego, czy czas jest spowolniony, czy nie. Więc to tylko pomaga w sensie, jeżeli brakuje nam refleksu do czegoś. Nie pomoże nam w sensie, że coś za szybko się dzieje. Spowolnimy czas i to naprawi problem. Dobra, chyba mamy jeszcze starczające czasu? Nie. Książę, proszę cię. Okej. Okay. Jak dłoń w rękawiczkę. Dobra, chyba tutaj wszystko. Nie, jeszcze mamy jeden. Jest? Nie ma. No to na dół. O! Wygląda na nowe... nową strefę. Oh! Have you been waiting here all this time? I didn't realize you meant these baths. I went to the other baths, clear across the other side of the city. I had a lovely wash and a rub with fragrant oils. Too bad you weren't there. Stop talking to yourself! Ta, książę narzeka, że chyba mieli pewne nieporozumienie językowe z Farą. Mianowicie, chyba mówili o innych łaźniach. I Fara jest teraz po drugiej stronie miasta. Będziemy mieli małą podróż przed nami, żeby się do niej dostać. Jeszcze jakiś jest? Ty jeszcze jesteś. Pan niepozorny. No, skoro już tu jesteśmy. A zdrowie, książę? Gdzie możemy się tutaj dostać? Wygląda na to, że tutaj coś jest. Książę, mam nadzieję, że nie masz lęku wysokości.
Jeżeli bawisz, jesteś akrobatą, to raczej powinieneś nie mieć lęku, ale... Jak kto tam wie? Dziwniejsze rzeczy się już w świecie zdarzały. Nie? Chyba musimy skoczyć. Dobra, tak wiem. Pierwsze nasze spotkanie z nietoperzami. To kolejna taka, powiedziałbym, przeszkadzajka. Będą często... Często. Co jakiś czas teraz będą występowały w takich właśnie sekcjach... akrobatycznych. Będą próbowały atakować nas wtedy, kiedy jesteśmy na jakichś właśnie, powiedziałbym, wrażliwych. Wrażliwych sekcjach. Generalnie taktyka jest jedna, poczekać aż się zbliżą i wtedy je zaatakować. Zabić ich jak najwięcej kilkoma atakami miecza i iść dalej. I najlepiej nie robić tego podczas właśnie takich sekcji. Chodzenia po wąskiej tej. To nazwać desce? O. Teraz straszniejsze rzeczy pojawiają się w tych wizjach. Dobra. Czy mam to jakoś skomentować? Chyba nie skomentuję tego, co pojawiło się w wizji. Może nie będę tego w ogóle kolejnych wizji komentował, bo coraz bardziej wizje będą wpływały, pokazywały nie tylko co mamy robić, ale to co rzeczywiście może się wydarzyć fabularnie w grze. Może? Albo wydarzy? Kto już to wie? Książę na pewno nie wie. Dobra. Jeszcze trochę wody. Co tu mamy dalej? Zeszliśmy bardzo nisko. Chyba w końcu musimy zacząć schodzić na górę. Te padające deski bardzo mi przypominają Raymana. Raymunda. Tam było kilka bardzo drażliwych poziomów z tymi deskami. Biega nie po rozpadających się deskach, czy po deskach. Dobra. Tak powinieneś być, okej. Dobra. Gra trochę dramatyzuje. Często takie rzeczy, które się rozpadają, czekają aż my z nich zejdziemy, żeby się rozpaść. Nie ten kierunek. Zazwyczaj mamy wystarczająco dużo czasu, żeby pokręcić się na takim stalagmicie czy stalaktycie. Stalagmit to chyba jest od dołu, stalaktyt chyba jest od góry. Tak. Nie próbują przestraszyć księcia. Wpoić mu do mózgu lęk wysokości. W sumie trochę zasłużony. Co my tu mamy? Chyba tutaj ta krawędź. Bardzo podobnie wygląda. Nie. Nie,
ten kierunek. Sorry, książę. Czasami trudno ocenić, w którym kierunku trzeba nacisnąć gałkę, żeby to uznał za właściwy kierunek. Czy to jest wyjście? Chyba nie. Wygląda, jakbyśmy się oddalili trochę od miasta, byli pod puszczą. Dobra. Czasami za długo zlekam i mnie znowu zaatakować. Dobra. Tutaj chyba gdzieś jest ukryte miejsce, przynajmniej może być, z upgrade'em do życia. Nie pamiętam. Pozwiedzajmy. Przy okazji, interesowało mnie ten kwestia tego strażnika od tego systemu obronnego pałacu. I zobaczyłem, kto podkładał pod niego głos. I tak, co ciekawe, to jest książę. Ten sam aktor, co książę właśnie podkładał pod niego głos, więc... Nawet nie zauważyłem, że to ten sam aktor. Czyli zrobił dobrą robotę. Sorry, książę. Mogę się zejść. Nie zauważyłem, że nie to parze zostało. Rale zostało złamane. Nie to parze się wycofują. Czy na pewno nic tutaj nie pominąłem? Ale na to, że nie. Wygląda, jakby za chwilę miały nas zaatakować potwory. Ale tego nie robią. O, to jest poziom, który pamiętam. Znaczy, pamiętam, że jest, ale nie pamiętam dokładnie jego rozwiązania. O, to wyjście z pewnością pamiętam. Dobra. Przy okazji, coś ci dziwnego zrobił książę, jak się tutaj turlaliśmy. Wygląda, jakby w tym momencie wyskoczył w powietrze. No, może. Dobra. Potwory, wiem, że tu jesteście. Zapraszam. Albo ich nie ma. Dobra. Wszędzie jest woda, więc nie możemy się spinać po ścianach. To jest kawałek suchego. Tutaj powinniśmy się wspiąć. Ta, nowy element. Lina. Lina dużo nie ma do gadania. Może można na niej być w czterech kierunkach. Bujamy się i skaczemy. Nie ma tu nic dużo więcej do omawiania. Dobra, wyjdziemy tą studnią. Done. I'll start the story from here next time. To najpierw trzeba się do niej dostać. Oczywiście jest wystarczająco architektury, żeby tego zrobić. Dobra. To po lewej pewnie się zapadnie, jak podejdziemy.
może nie? Okej, okay, tam widzę, jest chyba lokacja z upgrade'em. Się do niej dostać. Spróbujmy tamtędy, skąd przyszliśmy. To nie mogło być takie proste. Dobra. Musimy się dostać do tego kubła. To jest za wysoko, żeby podskoczyć. Przejdziesz? Nie przejdziesz, książę. Dobra, no to idziemy dalej. O nie. I zobaczmy. Co możemy tutaj zrobić? Niewiele. Spróbujmy się dostać do tamtego kubła. Albo i nie. O, ty możemy podskoczyć. Dobra. Już idziemy gdzieś. Tam też chcemy się dostać, aczkolwiek tędy za bardzo nic nie skuramy. Tutaj też nic nie skuramy. Chyba po tych kubłach po kolei. Nie, że moment, w którym się naciśnie, ma duże znaczenie. Co my tutaj mamy? Ciebie? Tyle? To, że tak. Chociaż... Nie. Miałem wejść na górę, książę. O nie. Oh.
Dobra. Nie wiem, czy jeszcze tam, już tam chcę schodzić, nie jestem pewien. Tam na pewno jest upgrade życia, którego nie zgarnąłem. Dobra, zejdźmy, zobaczmy. Okej. Na pewno będzie pomocne. Teraz z tym możemy robić rzeczy. Przykład ciebie zgarnąć. Dobra, co do tamtego upgrade'u życia? Zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Powinniśmy móc przeskoczyć z tej liny na tamtą. Zobaczmy. Zobaczmy. Na górę. Nie. W takim razie, co nam to daje? Chyba tam niepotrzebnie to chyba przeniosłem. Dobra, no to wracamy. Do przodu, książę. Dziękuję. Dobra, teraz tak. Musimy wejść tutaj. Stąd na ten kubeł. Proszę, książę, skoczyć tutaj. Dziękuję. No i dobra, i to już jest koniec. Tylko muszę w odpowiednim momencie nacisnąć skok, żeby mieć rozpęd. Na samym końcu trzeba nacisnąć skok. Tu jest wyjście, ale zanim skierujemy się do wyjścia, to jeszcze tutaj chcę pójść. Dokładnie. Psa, psa, psa i ciach. Ale nie mieliśmy żadnego upgrade'u. Się zastanawiam, czy przypadkiem jakiegoś nie pominąłem. Nie ma znaczenia. Through.
Dobra. To tyle. Chodźmy stąd. Przestań się bujać, książę. Wychodzimy stąd. No. Solidne, granity skały. O, jak dawno was nie widzieliśmy. Jak on brakowało was. Że niebieskich oficerów chciało nas pozabijać, nie chcą... O, wpadł ten. Nie lubią, jak się nad nimi skacze. W ogóle nie mili ludzie. Na przykład ten. Dziękuję. Niechcący. Chciałem ciebie dobić. Dobra. Co ty jeszcze? Przy okazji tutaj widzicie przykład ten właśnie, ten słup światła będzie się powiększał. Tyle lat gram w tą grę, czasami nadal mi się przyciski mylą. Ten słup światła będzie się powiększał jak w miarę jak zabijamy przeciwników. Ej, co z tobą jest nie tak? Chciałem ciebie zaatakować i nie wchodził atak. Czy więcej oficerów przyjdzie? Dzięki. Okazji, jak będziemy dużo ich atakować, to chyba nawet oficjerowie mogą kontrę wyprowadzić. Na pewno potrafią kontrować kontry. Wszystko. Dobrze. Słyszałem najpierw ciebie. Jest tu jakaś woda? Chyba nie ma. Tak, nic ukrytego chyba nie ma na krawędzi. Chyba nie. To co nas czeka w przyszłości? Fara nas czeka. Dobra. Done. I'll start the story from here next time. Chyba jeszcze możemy kolejny segment zrobić. Bardziej, że to jest... mój ulubiony! Voila! Specjalność zakładu. Nie wiecie, większość z was na pewno nie wie, o co chodzi. W moim oryginalnym nagraniu tej gry to jest pomieszczenie, które zajęło mi 10 minut. Gra miała tak wolne FPS-y, że fizyka działa się szybciej dla niektórych elementów niż innych. Co mamy tutaj zrobić? Skoczyć na tą linę, skoczyć na tamten przycisk,
odbić się od niego i wrócić z powrotem na linę i potem nacisnąć drugi przycisk. Problem jest taki, że kiedy ma się mało FPS-ów, to lina porusza się szybciej od księcia. W momencie, kiedy książę odbijał się od przycisku, to lina jakby się już... jak to się mówi? Przewahadłowała? Przewahała się w drugą stronę i książę nie był w stanie się jej złapać, bo była za daleko od niego. I dopiero po 10 minutach próbowałem to zrobić, to pomieszczenie. Potem odkryłem, że jak się spowolnimy czas, to naprawia ten błąd. I udało mi się dopiero wtedy zrobić. I te zabawne czasy. Przy okazji, znalazłem nagrania oryginalne z mojego pierwszego przejścia. Są odpowiednio cringe'owate. To mi zajęło kiedyś 10 minut. Przez to, że jak odbijałem się przycisku, to potem książę nie łapał się z powrotem liny z powodu błędów w fizyce. Tak. Nagrania są tak odpowiednio cringe'owate, tak. FPS-y tak wahało się od góra do 15. Mikrofon jest za cicho, prawie w ogóle mnie nie słychać. Mój głos jest jeszcze zupełnie inny. Stare dobre czasy. Całe szczęście usunąłem je z YouTube'a. Tak to nie zadziała. Musimy odpowiednio... To nie było odpowiednio późno. Jeszcze raz. Książę, proszę cię, złap się tego. Dobra, teraz ta piła musi przejść. Musi przejść. Chociaż może w sumie mogliśmy górą ją przejść. Dobra, teraz unikać kolce. Teraz na górę. Myślałem, że nas nie trafi. Dobra, prawie wszystkie piaski służyłem na to. Dobra. Ostatecznie mamy jednak perfekcyjne wykonanie zero straconego życia. Nikt nie wie, że było inaczej. Dobra, widzę parę. Trzeba do niej szybko iść. Niektóre potwory mogą się na nią rzucić, jeżeli do niej szybko nie dojdziemy. Dobra, potwory BDSM. Nie potrzebujemy waszych usług. Nie wiem, dlaczego tamten się odsunął, ale... Teraz go zaprosimy z powrotem do tanga. Tego nie widziałem, że oni potrafią kontrować. Za dużo obrażeń, jak na mój gust. Tutaj może jakaś ściana ładna. Dziękuję. Dobra. Para, gdzie ty jesteś właściwie? Gdzieś tam cię widzieliśmy, ale... Stąd przyszliśmy.
Serio, nie widzę nigdzie fary. Chyba tutaj jest. Co? Nie. Ciekawe, nikt by się nie zdarzyło, żeby przerwać walkę. Ła. Jest trochę zbyt agresywny. Dziękujemy. Dobra, znajdźmy farę. Zobaczmy. Myślę, że już, bo już tutaj ją znajdziemy. Wygląda na to, że inaczej to będzie. Ta, jeszcze potwory się czają. Dobra. Chyba zrobię przerwę w takim razie. Wygląda na to, że z farą się dopiero za chwilę spotkamy. Dobra, to było na tyle dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest Wigilia, nie wiem czy ten film oglądacie w Wigilię, czy później, czy w ogóle nie oglądacie. Nie, jak nie oglądacie, to tego nie słyszycie. W każdym razie życzę wszystkim moim widzom wesołych, pogodnych, zdrowych, szczęśliwych i jeszcze innych, jakich sobie wymarzycie świąt. No i cóż, i spędźcie je z rodziną, wypocznijcie, poróbcie to, co lubicie najbardziej. No i cóż, i chyba tyle. Ho, ho, ho! Wesołych świąt!